Proszę Państwa, jak wiecie, akcja żywnościowa przebiegała u nas w pewnym sensie, powiedzmy, znienacka. Myśmy o te sprawy już w 2002 roku występowali do Banku Żywności o takie sprawy. Niestety wtedy zażądano od nas, żebyśmy mieli pomieszczenia określone przez sanepid i tak dalej, bo to żywność. I to po prostu wtedy nie wypaliło. Ale cały czas chodziliśmy koło tego i wreszcie udało się, powiedzmy, te warunki zmniejszyć. Ponadto magazyn, który otrzymaliśmy tutaj z administracji Kondratowicza, był właśnie takim magazynem, który pozwalał na tak zwane produkty, które są pakowane na, powiedzmy, potem do rozdziału. Natomiast nie przyjmowaliśmy w ogóle produktów sypkich, które trzeba ważyć i tak dalej, bo na to nie mieliśmy po prostu możliwości, jak również nie mieliśmy lodówek na rzeczy, które potrzeba, żeby były przechowywane w takich warunkach. W sumie razem przez te parę lat przeszło 300 ton tej żywności udało nam się sprowadzić. Jest to ogromna praca i myślę, że wielu ludzi z tego skorzystało. W pierwszym okresie mieliśmy 1200 osób, w drugiej jakby turze, później 800, którą prowadziliśmy do końca. Ale ten rok przyszedł i ten rok właśnie wszystko załamał. Na spotkaniu z prezesem tego banku i nie tylko, bo również z przedstawicielami wojewody, wyszła sprawa, że agencja rolna zacisnęła pasa, jak to się mówi, i będzie ściśle przestrzegać warunków. I żywność może być tylko dostarczana dla osób, które spełniają warunki zgodne z ustawą o pomocy społecznej. A ustawa o pomocy społecznej mówi, że dla osoby indywidualnej jest chyba 715 zł, a dla osoby w rodzinie 520 zł. No i zrobiła się tragedia. Myśmy robili rozpoznanie bardzo szerokie różnych, powiedzmy, tutaj kolegów, koleżanek i nie tylko. Jakie są warunki w innych układach prawnych i dopuszczających, powiedzmy, możliwości. No niestety Bank Żywności powiedział, że my musimy dać gwarancję i podpisać ją, że człowiek, którego my bierzemy na listę, spełnia warunki. Dlatego też zażądaliśmy od wszystkich zarządów kół przedstawienie nam właśnie takich kandydatów. I do dzisiejszego dnia ta sprawa stoi. Myśmy wstrzymali całą tą akcję ze względu na to, że koła bardzo w zarządy kół przeciągały sprawę, powiedzmy, żeby do tego w ogóle jakoś podejść. Komisja Socjalna Wydrowa Zarządu była wiele razy, zresztą kolega Skarski uczestniczący też w Banku Żywności, niestety oni nie chcieli zmienić warunków. Efekt wyszedł taki, że do dnia dzisiejszego ta sytuacja jest zawieszona. Ja nie mówię, że jest likwidowana, jest zawieszona. W tej chwili koła zarządy i które nam przesyłają listy osób, które spełniają te warunki i od nich mamy takie oświadczenie o spełnieniu tych warunków, bo każdy, który w tej chwili pobiera taką żywność, musi takie oświadczenie po prostu przedstawić i do nas tutaj do dokumentacji złożyć. I dlatego ta sprawa zawisła w powietrzu. Były interwencje zarządu głównego, ale to niestety jak dotychczas nic się nie zmieniło. Nie nawet udało się, powiedzmy, zdobyć to, że jeżeli nawet będzie tam, powiedzmy, w granicach do 100 osób, no powiedzmy, może nawet mniej, to tutaj znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, że transport w takim razie spróbują załatwić bezpłatnie. Ale do dzisiejszego dnia jeszcze nie otrzymaliśmy od wszystkich kół list. I dlatego ta sprawa jest dalej w zawieszeniu. Jest tutaj przykre, że nasz rząd w ten sposób oszczędza właśnie na tych najbiedniejszych. No niestety my jako organizacja nie możemy sprawy, powiedzmy, tutaj postawić w ten sposób, że będzie inaczej. Były takie próby, próbowaliśmy, ale niestety nie zostały one przyjęte, bo tam żeśmy do 800 zł, 800, 900, ale niestety bank powiedział, że nie wyraża zgody, musi być zgodnie
z tą ustawą. A ta ustawa jest z 50. roku, była potem nowelizowana i warunki są takie, jakie kiedyś były, tylko powiem, ja nie wiem, paranoja, żeby po prostu takie warunki były. Zresztą jakbyście, może ktoś, a może ktoś zna sprawę, jeżeli chodzi o ludzi, którzy nie mogą na przykład zapłacić za komorne. U nas na Brudnieniu jest ludzi takich bardzo dużo, spółdzielnia się z tym borykała od dłuższego czasu. I też te sprawy jakoś nie mogą być rozwiązane w inny sposób. Ale no niestety w takich warunkach żyjemy i na ten temat my jako zarząd oddziału nie możemy. Chodzi mi koło tego, żeby uruchomić być może jeszcze do końca roku, jeżeli skór, powiedzmy, zbierzemy tam grupę już taką, że będzie można, bo jedne koła mają po jednej osobie, druga ma 3, 4, już niektóre tam, jedno koło chyba ma 20 osób. No i w ten sposób to się zaczyna zbierać. Dlatego też w tej chwili ja jestem jednak, ponieważ tam wiele razy byłem na tych różnych spotkaniach, mogę Państwu powiedzieć, że jest to wina również ludzi, tych, co paczki odbierają. Nie koniecznie naszej organizacji, dlatego że u nas kontrole zawsze wypadały bardzo dobrze i wszystko prawie, wszystkie protokoły z kontroli, które mamy, nigdy żadnych uwag po prostu do nas nie było. Natomiast w innych organizacjach, które pobierały tą żywność, były przypadki takie, że żywność trafiała na bazary i efekty były takie, że to dochodziło potem do banków, do agencji rolnej i tak dalej. I więc jeżeli sytuacje są tego typu, to niestety tak. No powiem szczerze, że my nawet tam mieliśmy swego czasu też taką sytuację, przykro to mówić, ale z bankiem żywności, że nam chyba ze dwie palety znikły na koniec przy rozliczeniach. Patrzymy na samochodzie, przyjechaliśmy, brakuje palet. Co jest? Okazuje się, że w banku żywności gdzieś te palety się zapodziały z żywnością. Oczywiście, że żywnością to nie były same palety drewniane, tylko pewne żywności, które miały być dane. No a koleżanka Oleksia tam interweniowała i otrzymaliśmy z powrotem. Ale powiedzmy, nie byli zadowoleni ci ludzie, którzy to tam akurat w magazynach rozkładali. Więc to nie tylko nasza, powiedzmy, taka, my jesteśmy po prostu poszkodowani. Natomiast, jak ja to mówię, zawsze cwaniaków jest takich, którzy zawsze coś kombinują i po prostu próbują ukraść. My też mieliśmy jeden taki przypadek u nas, muszę tutaj nie można owijać bawełnę, że 20 kg masła nam wyparowało przy przenoszeniu z samochodu do magazynu. To nie ma co się oszukiwać, takie, jak my, takie jest życie. I dlatego potem wprowadziliśmy tych ludzi, którzy tam byli, każdy identyfikatory, żebyśmy wiedzieli, kto jest, co jest i tak dalej. Także, wiecie, to nie jest tak, że to wszystko jest tak ładnie pod słońcem, jak to mówią, co się świeci, to i musi być złoto. Nieprawda. Ale po prostu my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby reagować na sytuację, która się wytwarza i po prostu ją w odpowiednim kierunku kierunkować dla dobra innych i to staramy się robić. Dlatego w tej chwili mogę tylko Państwu powiedzieć na temat żywności, że sprawa jest na takim etapie, jak i powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.